Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku lwa w miesięcznym czytaniu na lipiec. Zobaczmy, co w tym miesiącu lipcu, jakie dwa tematy główne. Na pewno są rzeczy, które będą się na bieżąco pokazywać i o których na razie pojęcia nie mamy, to już poczułam. Natomiast mamy dwie energie, zobaczcie, mamy kojota i motyla i mamy Revealer of Truth i Rebirth, czyli jakaś prawda będzie nam wychodzić tutaj intensywnie na jaw. Może my będziemy tym kimś, kto mówi o tej prawdzie, wyjawia jakąś prawdę i to będzie bardzo przemieniające, transferujące, czy relacje, czy związek, czy sytuacje. Ta prawda, która tutaj się pokazuje, którą my wypowiadamy lub ktoś, bardzo dużo wnosi i bardzo dużo zmienia. Dokładnie. Czuję tutaj też dużo wewnętrznej pracy, którą będziemy wykonywać. No wiadomo, jest to siódemka, więc poszukiwanie, prawda? Głębi, poszukiwanie, takie wchodzenie w głębsze wtajemniczenie, powiedziałabym, czy to jakiegoś tematu, czy jakiejś nauki, studia, też różnego rodzaju, rozwój duchowy, osobisty, różne rzeczy tutaj czuję. Tak, będziemy też stawiani jakby w takich sytuacjach, gdzie będziemy czuć potrzebę wyizolowania się trochę jakby i zaobserwowania. Czyli bardziej wyciszenie, obserwacja, zauważenie i zastanowienie się, niż branie udziału jakby bezpośrednio w pewnych sytuacjach czy w pewnych rozmowach. Będziemy po prostu świadkami, obserwatorami. Zdecydowanie te sytuacje, które zaobserwujemy, pomogą nam zrozumieć pewne kwestie, które może długo potrzebowaliśmy tej podpowiedzi. Tutaj tak jakby nam te energie wszechświata po prostu na srebrnej tacy podawały odpowiedzi w tym czasie. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy chcieli słyszeć, że będziemy chcieli usłyszeć i że będziemy chcieli zauważyć. Tak, kolejny temat, który tutaj czuję, daj sobie troszkę luzu, daj sobie więcej zabawy, pozwól sobie na takie rozluźnienie, pozwól sobie na odpoczynek, na relaks, na to, by nie traktować tego wszystkiego aż tak poważnie. Spójrz na to, co się przydarza tobie czy innym i wyciągaj z tego wnioski, lekcje. Ale nie traktuj tego jako krzywdę, która się dzieje, tylko właśnie jako informacje, które przychodzą. Czuję, że to jest ważne dla nas i takie uwalniające, kiedy podejdziemy do tego, co się dzieje i co jest mówione do nas, właśnie jako do informacji, która jest nam po prostu przekazywana. Tak, zdecydowanie te motyle tutaj pokazują, że dużo się będzie zmieniać i dużo my też sami będziemy chcieli zmienić. Czuję, że się tu zmienia coś w ścieżce naszej, czy potrzebie podążania jakąś konkretną ścieżką. Będziemy mieć dużo pomysłów, kochani, na ten temat. Na co sobie pozwolić, którą stronę iść, a co odpuścić. No dobra. Poproszę dla lwów w takim razie więcej informacji. Aha, mamy króla kielichów. Czyli pierwszy temat, pozwól sobie na większy dystans do tego, co widzisz, co obserwujesz, do tego, co wokół ciebie, do tego właśnie, co jest mówione do ciebie. Pozwól sobie na większy dystans. Przychodzi sześć pentakli razem z królem kielichów, czyli może ktoś podejmie się aktywności, chciałam powiedzieć, by rozpocząć z tobą coś. Czuję tu różne kwestie, wiadome, czytanie ogólne. Dla niektórych lwów będzie to chęć rozmowy,
może dogadania się, czyli ktoś przychodzi i chce się dogadać. Przychodzi jakby z większym dystansem niż wcześniej. Ktoś przychodzi i chce podzielić się z lwem uczuciem, emocją, informacją właśnie. Te informacje, prawda, już tu się pokazują. Czuję, żeby powiedzieć lwie kochany, uważaj, żeby nie atakować tego posłańca, który jest tylko informatorem dla ciebie. Pamiętaj, że to jest tylko posłaniec, który przekazuje ci informacje. Czyli daj żyć posłańcowi, prawda? Temu messengerowi. Są tutaj osoby, które poszukują możliwości dogadania się z kimś, ułożenia na nowo, może relacji, związku. Może wracać, wrócić i będzie się chcieć dogadać z tobą. Dużo tu czuję, kochani, różnych sytuacji. Dobra, idźmy dalej. Relacje, związki, miłość. Tu nam się pokazuje głupiec na początku, czyli możliwa jest nowa droga, nowa ścieżka. Oczywiście nowa relacja także, bo tu widać, że przybywa ktoś i proponuje relację, związek, proponuje wspólną przygodę, wspólną podróż, prawda? I to różne sytuacje, różne rzeczy mogą tutaj w tą propozycję wchodzić jakby. Zobaczmy dalej. Aha, mamy asa buław, czyli romans, flirt, także tutaj się pokazuje, jest to możliwe, ale też my sami będziemy poszukiwać, którędy chcę zmierzać dalej, z kim chcę przemierzać tą moją podróż, ścieżkę dalej, w którą stronę pójdę, co jest w tym obszarze mojego zainteresowania, prawda? Jaką drogę obiorę, jaki kierunek obiorę. Czuję, że to jest bardzo ważne, żebyśmy pozwolili sobie na podjęcie decyzji właściwej, ale też żeby się nie powstrzymywać jakby przed przygodą czy możliwością gdzieś wyjazdu, wycieczki. Jeżeli ktoś gdzieś zaprasza, to pozwól sobie po prostu, żeby skorzystać, żeby przyjąć to zaproszenie. Tak, może żeby właśnie trochę się rozluźnić, zdystansować do całej sytuacji, prawda? Dobra, idziemy dalej. Obszar poza prywatnym, mamy 9 buław i rycerz mieczy, no czyli tu widać, kochani, dużo pracy, dużo obciążenia i trochę takiego poirytowania, że lew został tak obciążony mocno. Może tutaj ktoś z twojej grupy, na przykład, z którą pracujesz, poszedł na urlop, a ty tu zostajesz i musisz się zająć wszystkim, prawda, i masz naprawdę dosyć, bo jest tego za dużo. Lew czuje się tu wykorzystany, lew czuje tutaj się rozczarowany, bo miało to inaczej wyglądać, może tu były jakieś obietnice. Potem się okazało, że bardzo dużo na lwa jest przerzucone i lew po prostu czuje ciężar na ten temat. Oczywiście lew jak to lew, długo nie wytrzyma, o tym nie powiedzieć, więc ja tu czuję, weźmy może jeszcze jedną kartę, ale czuję, że tutaj, no właśnie, zobaczcie, lew bardzo szybko mówi, prawda, jeżeli coś jest nie tak i tutaj też jest to zrobione. Lew mówi, ale to, że mówisz, prowadzi do tego, że ktoś tutaj się pojawia, kto pomaga tobie w tym procesie. Czy to jest w pracy, czy to jest jakieś załatwienia, jakieś rzeczy tego rodzaju. Może studiujesz i czy uczysz się czegoś i czegoś jest za dużo, ktoś tu przybywa, tobie z odsieczą, dosłownie czuję. Ale co jest ważne, ty musisz właśnie z odwagą, lwie kochany, powiedzieć, mam tego dosyć, nie dam dłużej rady, tego jest za dużo. Bo wtedy dopiero, jeżeli ktoś usłyszy to, co ty mówisz, będzie mieć możliwość zareagować i pomóc tobie w tym wszystkim, w tym procesie, prawda? No dobrze, zobaczmy radę do obu obszarów dla lwów. Okej, dobrze. Mamy pazia buław i mamy trójeczkę buław. Czyli rada jest taka, aby oczekiwać dobrych rzeczy, aby oczekiwać rozwiązań, dobrych sytuacji, żeby pozwolić sobie też na optymistyczne myślenie, postrzeganie i właściwe działanie, żeby dotrzeć tam, gdzie chcesz dotrzeć, żeby
otrzymać na przykład także pomoc, jeżeli jej potrzebujesz. Zawsze jest ktoś, kto może ci pomóc w sytuacji, która jest dla ciebie zbyt dużym obciążeniem. Ważnym jest, żeby co, kochani, żeby mówić, jeszcze raz, żeby mówić. To jest ważne, bo jak nie powiemy, to jak ktoś ma wiedzieć na przykład, że to jest za dużo dla lwa. Czyli koniec z cierpieniem w ciszy, kochani. Tak czuję. Ten obszar właśnie tych załatwień pracy, kariera i tak dalej, tu czuję, że lew gdzieś jest przeciążony. Może to jest twoja zasługa, może to ty gdzieś wpuściłeś się w takie maliny, że tak powiem, samodzielnie. Natomiast tutaj widać, że ty potrzebujesz tej ulgi, potrzebujesz tej pomocy. Miej odwagę, żeby się odezwać, miej odwagę, żeby o to poprosić, żeby... No bo wiadomo, jeżeli chodzi o pracę w jakiejś firmie, każda firma chce mieć wszystko zrobione i na czas, prawda? I żeby było wszystko ok. Więc jeżeli powiesz, to po prostu pojawi się ktoś, kto tutaj ciebie odciąży. Tak czuję, że tylko musisz być osobą nieprzejednaną w tym. Ty nie możesz zasugerować czy liczyć na to, że ktoś się domyśli. Ty masz to faktycznie wyraźnie powiedzieć. Potrzebuję tutaj wsparcia, potrzebuję tu pomocy, tego jest za dużo, nie ogarniam, nie daję rady. Jest tutaj dużo do załatwienia, zrobienia, do połapania, widać to. Jak to lipiec, kochani. Zawsze lipiec niesie ze sobą dziwne, specyficzne wyzwania, którymi musimy stawić czoło. I tutaj jak najbardziej, tylko pamiętaj właśnie, żeby poprosić o pomoc osobę, która może ci pomóc i ty wiesz o tym. Nie czekać, aż się domyśli, nie czekać, aż odczyta twoje zmęczenie i przybiegnie ci jak ten rycerz na białym koniu. Ty masz być dla siebie tym rycerzem na białym koniu, który mówi na głos. Zobaczcie, halo, proszę mi tu pomóc, bo tu jest za dużo obciążenie dla lwa. Zastanów się, czy ty nie generujesz takich sytuacji osobiście, że bierzesz za dużo na siebie, a później oczekujesz jakby w ciszy, że ktoś to zauważy, że tego jest za dużo i ci pomoże, ale jednocześnie nie mówisz tego na głos, prawda? A tu trzeba mówić właśnie, trzeba pozwolić sobie na to, by powiedzieć, bo jak powiesz, to tak jak to czuję, jest ktoś, kto pomoże tobie, i razem uporządkujecie to wszystko i jest sukces, bo mamy rydwan na końcu, czyli jest sukces, jeżeli pozwolisz sobie właśnie na to, żeby być szczerym, być bezpośrednim, być otwartym, mówić to, co ci leży na sercu, na wątrobie, dosłownie na głos, prawda? Zobaczmy, co odchodzi do przeszłości. Mamy króla pentakli i mamy sześć kielichów tutaj. Co nadchodzi dla lwów? Mamy dziewiąteczkę jako pustelnik, czyli ważne rzeczy idą. O, i mamy dziewiątkę jako dziewięć pentakli. Zakończenia poprzez zauważenie, przemyślenie, ułożenie sobie w głowie, bo dziewięć jako pustelnik to jest taka głęboka refleksja. Też takie spojrzenie wstecz, co było, co się wydarzyło, jakie lekcje z tego można wyciągnąć, prawda? I zauważenie tego, gdzie się była, gdzie się jest teraz. Czyli to idzie, to do nas się zbliża. Dobra, weźmy sobie ostatnią kartę i weźmy sobie runę i jeszcze zobaczymy, co tutaj poczuje dla nas. Szósteczka ognia, zobaczcie, zwycięstwo, mądre wybory, które przynoszą uznanie w społeczeństwie i sukces, awanse, nagrody, stypendia. I tu dziewiętnastka, czyli odwołanie do słońca. Kochany lwie, zobacz, jeżeli będziesz szczerym lwem, bezpośrednim, otwartym, mądrze tutaj postępować trzeba, mówić odważnie, prawda? Na przykład potrzebuje tu pomocy w tym czy w tamtym, prawda? Wtedy zobacz, jest docenienie, no bo ktoś widzi, że ty chcesz, że ty się starasz, że ci zależy, żeby było dobrze, prawda? Ogólnie czuję, że tu dużo, dużo, dużo dobrych rzeczy idzie w lipcu.
Tych szóstek mamy sporo tutaj. Czyli ziemskie sprawy będą też poruszane, będą ważne, bo dla mnie szóstki to jest podążanie do równowagi właśnie w tych ziemskich sprawach naszych. No widzę tutaj trzy szóstki, dwie tarotowe i jedna, no tak nazwijmy to, orakle, bo to jest niby tarot anielski, ale to jest dla mnie tak bardziej karty jak wyroczni, prawda? Ale jakby nie było, 666 mamy. Ta liczba, wibracja specyficzna pokazuje mi zawsze, kochani, nie jakieś tam dziwactwa, które tam ktoś wymyślił, jakieś straszydła, tylko to jest dla mnie zawsze wyzwanie w materii, coś, czym będzie się trzeba zająć. Coś może było długo odkładane przez lwa z różnych względów. I tutaj będzie trzeba stanąć na wysokości zadania, skonfrontować się z tym tematem. Może być coś w przestrzeni właśnie. Może coś jest, może jakaś awaria się zdarzyć. No może, no taki lipiec mamy, że na przykład jakiś sprzęt wysiądzie, albo że czymś się będzie trzeba szybciutko zająć, bo coś tam okaże się, że kuleje jakaś rzecz, coś w materii, coś wokół nas, coś w domu, coś w biurze, coś w samochodzie, prawda? Będzie trzeba się czymś zająć, może być jakaś awaria, no czuję to bardzo silnie. No dobrze, jaką mamy runę? Mamy runę Berkane, bardzo piękna energia, mówi nam o tym, że tutaj coś nowego jest możliwe, aby się zaczęło. I oczywiście, że to się nie zaczyna samo, oczywiście, że to myśmy tutaj jakby zainicjowali ten początek. I teraz pytanie, co to jest za początek? Dla kogoś to będzie nowy projekt, nowa praca, nowy związek, nowa relacja, nowy kierunek, prawda? Nowa ścieżka, przeróżne rzeczy tu czuję, ale generalnie świeżość, nowość. Coś, co wcześniej może nie było takiego pomysłu, tutaj to się pojawia. I lew chce iść w tym kierunku. Berkano jest to też energia, która mówi: chroń to, co ważne dla ciebie, chroń to, co jest naprawdę dla ciebie istotne. Czyli gdzieś tutaj też czuję właśnie tą asertywność i to mówienie nie, jeżeli czegoś jest za dużo, prawda? Ogólnie Berkano to są pozytywne bardzo zmiany, to jest podążanie w kierunku dobrobytu większego niż wcześniej, czyli dobrego samopoczucia, dobrego nastroju, stabilizacji na przykład życiowej, finansowej, dobrej relacji, prawda, dobrej atmosfery, czy to prywatnie, czy w pracy, gdziekolwiek. Czyli Berkano pokazuje, że idziemy w tym kierunku, daje nam tą energię, żeby właśnie coś zmienić na lepsze, tak jak te motylki też nam pokazują, ale szczerym trzeba być bezpośrednim. Tutaj oczywiście to nie chodzi o taką szczerość, wiecie, mieczową, by dźgać kogoś prawdą, bo sami też byśmy nie chcieli w ten sposób być dźgani, prawda? Tylko żeby w sposób bardziej dyplomatyczny tą prawdę przekazywać, tą, która jest dla nas naprawdę istotna. Tak. Zdecydowanie Berkana mówi: odpoczywaj w momentach, kiedy możesz gromadź swoją energię, akumuluj ją, bo będzie ci potrzebna w momentach wyzwań w tym czasie. Więc to jest ważne, żeby sobie pozwolić na tą równowagę, kiedy wyciszamy się, odpoczywamy, bawimy, a później, kiedy przechodzimy znowu do kolejnych działań, prawda, zajmujemy się ważnymi sprawami. Tak. Czuję tutaj nowe początki, jakieś narodziny czegoś, więc może ktoś jakiś pomysł będzie miał, nowy kierunek, może właśnie myślenie typowo o narodzinach, czyli ciąża, dziecko, poszerzenie rodziny, powiększenie, prawda? Ktoś tu o tym myśli, może już jest ktoś w trakcie, w ciąży po prostu i będzie trzeba trochę się zatroszczyć o siebie bardziej, pozwolić sobie właśnie na takie mądre macierzyństwo, prawda? Żeby zadbać też o to swoje ciało fizyczne. Ktoś tu się będzie kimś opiekował, troszczył o coś, o kogoś, może o siebie, o swoje ciało, czyli też jakieś fizyczne potrzeby nasze ciała będą tutaj miały, żeby się o nie zatroszczyć.
Romanse, flirty w relacjach, w związkach, to już mówiłam. Uwaga, żeby w rozmowach takich czysto z osobą bliską ci, czy ogólnie relacje, związki z kimkolwiek, rozmowy, żeby nie wychodzić, nie wyskakiwać z kimś z przysłowiową pałką, prawda? Czyli jak ty nie chcesz tak, to ja ci tu pałką wytłumaczę, że tak ma być, jak ja chcę. Uwaga, żeby nie wchodzić w taką energię, bo można zostać wtedy odrzuconym przez zbytnią nachalność, czy właśnie takie wymuszenia. Czyli tutaj tak spokojnie, to wyrównanie, ta równowaga, to wyciszenie, realizm, takie praktyczne, spokojne podejście będzie z korzyścią działało na nasze relacje w miesiącu lipcu. Lipiec jest zawsze taki rozogniony, taki właśnie nerwowy, taki rozdygotany. Oczywiście dla większości, nie dla wszystkich. Dla niektórych może być to oaza spokoju. Wszystko zależy, jaką kto ma energię w sobie i co ma do przerobienia w tym czasie. Tak, to co odchodzi tutaj, to widać, że było spokojnie, było przyjemnie, było... Może ktoś był na wakacjach, na wycieczce, może ktoś tu spędził czas przyjemnie, może tu ktoś poznał kogoś fantastycznego i teraz ta relacja się będzie rozwijać jak najbardziej. Ale wtedy czuję, że ta praca będzie ci ciążyć, jak taka kula u nogi. Praca, czy te obowiązki, czy te rzeczy, które tutaj musisz załatwiać, będziesz postrzegać jako takie obciążenie, bo chcesz spędzać więcej czasu z kimś albo wokół czegoś, a tutaj okaże się, że tyle tej pracy do wykonania. I to nie tylko pracy zawodowej, ja czuję tu różne rzeczy, którymi będzie trzeba się zająć. Coś nie idzie tak, jakby lew chciał, coś idzie jak po grudzie tutaj, jakieś załatwienia, prawda? Ale w momencie, kiedy zawalczysz tu o swoje, tylko pamiętaj, postaraj się jak najbardziej dyplomatycznie, wówczas to rusza z kopyta, więc warto mówić, prosić, dopytywać się, pukać, stukać, prawda, żeby być usłyszanym na takiej zasadzie. To, co nadchodzi tutaj, i to słuchajcie, czuję, że to są przynajmniej no, z 9 miesięcy, to dla kogoś, jak nie w lata to idzie. Ktoś wchodzi na ścieżkę duchową, ktoś wchodzi na ścieżkę rozwoju, ktoś wchodzi na ścieżkę rozwoju oczywiście też osobistego, taki samorozwój głęboki. Ktoś tutaj zauważa i docenia, gdzie był, gdzie jest, i przychodzi ta wdzięczność przeogromna. Ojejku, jak mi się już udało osiągnąć, zdobyć, zrobić, gdzie ja byłam tam lat temu X, a gdzie jestem teraz. Takie porównania nam się pokażą i przez to docenimy to, co wokół nas, to co udało nam się już wypracować na ten moment. Będziemy z tego powodu czerpać, słuchajcie, radość, więc jest to fantastyczne, że zauważymy, że będzie nam to pokazane, że jest nam to pokazane i że możemy się ucieszyć faktycznie z owoców naszej pracy. Chodzi oczywiście o różne rzeczy, nie tylko pracę zawodową, ale też te prywatne rzeczy, prawda, i tak dalej. Ogólnie czuję, że tu się coś udaje, że będziemy mieć dużo momentów właśnie takiej chwały, że będziemy mówić, o zwycięstwo, hurra, jupi, udało się. Nawet jeżeli chodzi o pracę i te trudne wyzwania, będziemy się cieszyć, że udało nam się coś zrobić, zrealizować, dokończyć. Wyglądaj dobrych rzeczy, oczekuj dobrych rzeczy, lwie. Tu idą jakieś fajne rzeczy też. Tu w ogóle idą jeszcze jakieś dodatkowe, może jakieś pieniądze, może jakieś nagrody, może jakieś zwycięstwo. Tu w tych dalszych właśnie miesiącach, tygodniach, miesiącach ktoś zostaje tu zauważony, wynagrodzony, jakiś awans właśnie, coś tu fajnego. Więc naprawdę przyjemne energie dla nas. Szczególnie tutaj oczywiście ja czuję, sierpień, wrzesień będzie dla lwa niezwykły, zarówno pod względem tej refleksji głębokiej, jak i właśnie zauważenia, docenienia, czy też dodatkowego grosika, którym ma szansę wpaść lwu do portfela. Z tym, że to są wypracowane rzeczy, to ja czuję, że to jest poprzez działania lwa, czyli to jest coś, co lew, gdzie lew włożył swój czas, zaangażowanie, energię. Tak, możliwe, że tu ktoś będzie chciał ci coś zwrócić, oddać, albo ty może poczujesz taką potrzebę, możesz spotkać kogoś z przeszłości na przykład,
Może się pojawić wracacz, tak jak mówiliśmy tam na początku, i będzie chcieć coś wyjaśnić, może coś ci zwrócić, może ty sobie coś przypomnisz i postanowisz coś zwrócić na przykład. Ciekawy czas, intensywny czas na pewno. Temat bliźniaczych płomieni też tu się pojawia, czy bratnich dusz, więc też będziemy te tematy przerabiać. Będziemy szukać równowagi, harmonii, to jest ważne, żebyśmy sobie na nią pozwolili. I też jest 999, zobaczcie. Więc ciekawie. Tak, natomiast zdecydowanie ja czuję, że będzie to łatwiejszy lipiec niż wcześniej bywały lipce, prawda? Więc tu ulga, ale musimy się liczyć, że ten lipiec będzie dla nas jakimś tam wyzwaniem, w jakimś obszarze, w jakimś stopniu dla każdego lwa. Będzie to oczywiście w innym obszarze. Jeżeli ktoś chciałby zbadać to indywidualnie, jak zawsze zapraszam na stronę www.mistycznyogrodulili.pl. Tam masz wszystkie informacje dotyczące indywidualnych spotkań. Jak masz ochotę, zapraszam cię serdecznie. A teraz zobaczmy mini wybierz kartę na koniec. Możemy tutaj zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. 1, 2, 3. Jedyneczka dla lwów. Idealny moment. Zobacz, serduszko nam się nawet pokazało. Dwójka. Raczej nie. Tu by trzeba coś wyjaśnić, ja czuję. Tu jest coś niedopowiedziane albo niewypowiedziane. I trzy. Tutaj mamy zielone światełko. I po prostu dla lwów tak. Tyle, kochani. Życzę nam, żeby ten lipiec wniósł nam jak najwięcej dobrego. Tej mądrości niech ta prawda wychodzi, jeżeli trzeba, żeby wyszła, żeby było lepiej. No i mówmy, słuchajcie, tylko pamiętajmy o tym, traktuję tak, jak chcę, żeby mnie traktowano. Też w tych rozmowach, wypowiedziach, to jest ważne. Utulam mocno, kochani, wszelkiego spełnienia dla nas wszystkich i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa.